11 stycznia spotykamy się na Jaworznickim Rynku po to, aby z wszystkimi wolontariuszami, z wszystkimi ludźmi dobrego serca podsumować ten właśnie 23 finał. Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku będziemy grać na rynku. Za mną mały plan rynku, bardzo prowizoryczny, na którym będziemy mogli zobaczyć wszystkie atrakcje. A atrakcje to przede wszystkim pokazy ratownictwa, pokazy, które mogą się odbyć na wolnym powietrzu, takie pokazy, którym nie będzie przeszkadzał śnieg, wiatr czy zimne powietrze. Znajdą się tutaj samochody rajdowe, strażacy, policja, oczywiście zwyżka Rizera, która w tamtym roku cieszyła się bardzo dużą popularnością. W miejscu rynku będzie również punkt z cateringiem, gdzie firmy, które chcą poczęstować wolontariuszy lub ludzi, którzy będą oglądać finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będzie tam można coś zjeść za drobny datek. Militarna Polska, na którą zawsze możemy liczyć, zorganizuje strzelnicę ASG, czyli każdy chętny, który chce zobaczyć repliki broni, które działają na powietrze, będzie mógł sprawdzić swoje możliwości. Kolejne atrakcje to biblioteka. W bibliotece w tym roku mała zmiana. Po pierwsze, tak jak w tamtym roku będą liczone pieniądze przez panie z banku PKO BP i PKO SA, ale w atelier biblioteki będzie scena przeznaczona specjalnie dla dzieci. Scena specjalnie dla dzieci, czyli zgadywanki ekologiczne, malowanie twarzy, teatr Aladdin, pokazy tańca, pokazy gimnastyczek, dużo różnych atrakcji. Tutaj z nami będzie grał również pan Wiesław Więckowski, który jako przewodniczący Rady Miejskiej i lekarz naczelny szpitala gra co roku właśnie z nami. Dodatkowym elementem, którego w tamtym roku nie było, to atrakcje kulturalne w Jazz Klubie Muzeum. My liczymy tutaj na zespoły nie tylko jaworznickie, ale również przyjezdne. Do tej pory 3 zespoły potwierdziły swój udział, ale to jeszcze za wcześnie, żebyśmy powiedzieli Państwu, które. Dodatkową ciekawą atrakcją to będzie też turniej w alibi, turniej bilarda dla amatorów i zawodowców. Mistrz świata w trikach bilardowych Bogdan Wołkowski poprowadzi ten turniej i mam nadzieję, że też pokaże coś ciekawego dla nie tylko fanów bilarda, ale także dla publiczności. W takim razie zapraszamy wszystkich już 11 stycznia właśnie na rynek, gdzie będziemy wszyscy mogli wspólnie grać od godziny 13 do godziny 20, a może i jeszcze dłużej.